Dzień dobry, witam się z Państwem z samego rana o godzinie 11.33 w cyklu Poznajmy się. Rozmawiamy z właścicielami sklepów, z ludźmi, którzy tworzą sklepy e-commerce'owe. A w dniu dzisiejszym na e-commerce.pl mamy osobę, która jest bezrobotna. Można byłoby powiedzieć, że jest cudownym dzieckiem dwóch kółek. No powiedz, że dwóch... Nie mogę tego, Mikołaj, no. powiedzieć, że jesteś cudownym dzieckiem dwóch... bo social media mnie wytną. Człowiek, który na łańcuchu do roweru zjadł zęby. Człowiek, który w wieku 21 lat otworzył biznes rowerowy, zarowerował cały świat, miał e-commerce, miał sklepy stacjonarne, miliony monet, radość z życia, triatlonowiec, biegacz, pływak i rowery i w ogóle. Mikołaj, jak ja mam cię przedstawić? Nie no, wystarczy, już się nagadałeś, ale jak ty się porządnie przygotowałeś do zajęć, ja jestem pod wrażeniem. Chyba ty, nic mi nie udowodnisz, Mikołaj. No. Ja przede wszystkim znam Mikołaja przez naszego wspólnego znajomego Herrę, Wojtka. Wojtka Herrę. Słuchałem wczoraj jego podcastów jadąc z jakimś autem przez północy z Szwajcarii. O, czyli wróciłeś ze Szwajcarii. No to bezrobocie tak. ci służy, mój drogi przyjacielu. Zaczniemy od tego bezrobocia? Strasznie dużo jest roboty na bezrobociu. No tak, możemy zacząć. To żadna jakby wielka filozofia, no. Jesteś współtwórcą marki Airbike. Dobrze rozumiem? Tak, tak. I był plan połączyć ją z jakąś tam inną firmą. Firma się okazała zabitą dechami, nie rozwijającą się betonową instytucją. Mhm. No i o ile z pracą w korpo to się liczyłem, o tyle z cofaniem się do epoki pisania w zeszycie w kratkę, wiesz, jakby połączenie miało na celu użycie mailingów, tak patrzę, bo coś podjechało, czy nie kurier, użycie, wiesz, mailingów, SMS-ów i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, między innymi e-commerce'owych i głównie takich online'owych i tak dalej. A nie budowanie ich od zera. No ale okazało się, że wbrew temu, co opowiadał właściciel firmy, ta firma nie dysponuje tymi rozwiązaniami. No i dzięki, nie? Dzięki w sensie, byłeś udziałowcem, bo to była, rozumiem, spółka z o.o., tak? Tak, tam był taki skomplikowany system, że tak powiem, łączenia tych spółek i niezbyt korzystny, bo oparty o sukces FIN, ale skoro od 20 lat zarabialiśmy, to założyłem, że oparcie o sukces fee jest spoko, no przecież będzie to sukces fee, nie? Mm-hmm. No ale tam problemy z płatnościami były też wpisane w cały ten system. Z jednej strony nieudolność księgowa, z drugiej strony jakaś niechęć do płacenia swoich faktur w terminie. I mówimy tutaj o potencjalnym inwestorze, partnerze, tak? Już niestety o całkiem inwestorze i po połączeniu to się okazało, że my nie jesteśmy w stanie funkcjonować po prostu. No i tam przez pół roku próbowałem się odnaleźć w tej rzeczywistości i jakby naprawić na tyle tam procesów i działów, żebyśmy byli w stanie egzystować. No ale tam jakby wszyscy wszystko wiedzą najlepiej, więc stwierdziłem, że skoro taki w sumie jestem niepotrzebny, no to trudno, to spuśćmy wodę w kiblu, ja wychodzę i do widzenia. Nie? Historie inwestycyjne. Skończyło się to wyjściem bez pieniędzy, to jest trochę słaby kawałek tej całej historii, bo ta reszta jest spoko. No. Znaczy w sensie chciałeś się uwolnić, mieć wolną głowę i nie chciałeś się babrać. Tak, już za wszelką cenę. No. Tak, chyba byłem w podobnej sytuacji, Mikołaj, notabene. A generalnie historia startupów w Polsce i inwestycji inwestorów, no niestety jest to coś, co się, nie powiem, że często, ale coś, co się zdarza, że po inwestycji okazuje się, jaka jest prawda. No ja się tutaj troszeczkę uśmiecham, ale gdzieś w momencie, przy ostatnim inwestorze na przykład była podobna sytuacja, że wizja inwestora była trochę inna niż moja i również stwierdziłem, że okej, moja rola dobiegła końca, tylko troszeczkę inaczej niż ty, bo ja nie wyszedłem bez pieniędzy. Tylko wiesz, Marcin, jak wizja się rozjeżdża, to o wizji można gadać, nie? Poza tym, jeżeli sprzedajesz, nie wiem, 20-30% jakby. No u mnie druga runda chyba na 70%, nie? To już było dużo. No tak, ale jeżeli w połączonym biznesie twoje ma być tam 20-30%, no to robiąc taki ruch, liczysz się z tym, że oddajesz praktycznie całą decyzyjność, stajesz się jakimś tam ciałem doradczym bez prawa weta,
ale w zamian za to dostajesz sprawne systemy, wszystko działa i tak dalej. Jedynie może być tak, że podążacie wspólnie potem w kierunku, który nie do końca ci odpowiada. Mhm. Na momencie, jak przy fuzji dostajesz same niesprawne systemy, tu taką anegdotą może być, jak w końcu wyszedłem i prezesik podstawił chłopakom samochód, który miał na placu. To samochód miał nieprzeniesiony leasing ze spółki do spółki, brak badań technicznych, założony hak, niewstemplowany w dowód, czyli żaden diagnosta cię nie ogarnie, mhm. brak ubezpieczenia OC, a na końcu, jeszcze miał letnie opony 15 grudnia, jak sypnęło śniegiem i na końcu pada akumulator i nie wiadomo było, kto ma go kupić, czy leasing, czy spółka, czy co i auto przestało jeździć, a pani od zarządzania flotą powiedziała, że jest 15 grudnia, ona ma święta i po wszystkich, po trzech królach, żeby się dzwonić za miesiąc. Okej. No to wiesz, tak się nie da prowadzić biznesu w rowerach, gdzie na decyzje i na ruchy masz czasem godziny, mhm. pracujesz 30 dni w miesiącu, bo w tygodniu pracujesz, w weekendy są eventy i po prostu jest naprawdę ciężki gaz. I albo to ogarniasz, albo wypadasz, no więc jak stwierdziłem, że po pół roku walki z wiatrakami, że to nie ma sensu, no po prostu jestem tam niepotrzebny, oni sobie świetnie poradzą z prowadzeniem nierentownego biznesu, który przepala kasę, a tam są jakieś dwie inne nogi całego tego korpo, które są w stanie dosypywać im hajs przez jakiś czas, no to niech się bawią, no Boże kochany. Jak widzisz, jakoś żyje. Jakoś nie narzekasz. No ale zaczęliśmy z grubego C, miało być o e-commerce, a jest o bezrobociu i problemach inwestycyjnych. Mikołaj współtworzył markę Airbike. Sam ją w zasadzie stworzyłem, no. Sam ją stworzył, kurwa, bez klientów w ogóle. Po łącznie z tym, że logo sam zaprojektowałem, bardzo ładnie, z kwadracików. No i to jest myśl przewodnia, ale zaczynałeś od biznesu offline'owego, potem przeszedłeś w online i finalnie, powiedz o jakich liczbach mówimy, bo ty od pół roku już nie jesteś w Airbike, ale do momentu, w którym jeszcze sprawowałeś swoją funkcję, jaką funkcję ostatnio sprawowałeś przed odejściem i jakie cyferki były na pokładzie, jeżeli możesz? Wiesz co, no ja jakby od początku do końca sprawowałem teoretycznie funkcję, to się nazywa chyba CEO, ten co niby wszystkim zarządza, a de facto... Ale bierze odpowiedzialność przede wszystkim. Tak, no tak, odpowiedzialność niestety bierzesz, bo to jeszcze jak jesteś jednocześnie CEO i właścicielem, to odpowiadasz zarówno za decyzyjność, jak i za cash flow, nie? Czyli masz podwójną odpowiedzialność. Więc jest śmiesznie. No w małych polskich firmach to generalnie odpowiadasz jeszcze za IT, księgowość, parę innych działów. Mhm. Jeżeli pytasz, jak zaczynaliśmy, no to sklep był stacjonarny i powiedzmy, że on tam zaczął w 2001 roku plus minus. Przed internetem jeszcze. No właśnie chciałem do tego nawiązać, że ja to jeszcze pamiętam czasy, kiedy w dzień tyrałeś w sklepie, po południu przed zamknięciem poczty robiłeś paczuszki i potem targałeś na pocztę takie naręcze paczek i do każdej wypisywałeś na papierze samokopiującym się na przykład pobraniówkę i tak dalej, nie? Znam to, byłem tam, stałem w tej kolejce, jak i inni, no. Właśnie też mieliśmy ksywę masowcy. Ci, którzy tak, handlowali... Tak, jeszcze byłeś wrogiem całej kolejki, bo przecież oczywiście, jak ty podchodziłeś, to miałeś całe stado paczek, a tam ktoś, prawda, chciał zapłacić za prąd na przykład. W Szczecinie, ciekawostka, była poczta, nie wiem jak jest w Warszawie, ale poczta całodobowa. I wiesz, przyjeżdżasz o godzinie 3, jak już się obrobiłeś ze wszystkim, 3 w nocy, mówisz fajnie, nie będzie kolejki, 21 osób stoi. No nie, to u nas poczta główna też tak działała, ale jakoś udawało się wyrobić na najbliższą pocztę i no właśnie to były czasy, kiedy się to nosiło w rękach, do każdej paczuszki miałeś wypisany list i to jeszcze jak była pobraniowa, to miałeś list taki żółto-fioletowy i do tego biało-czerwone pobranie. Tak, numery konta. I na każdym, też. Tak, wszystkie numery konta umiałeś na pamięć, bo jak wypełniłeś je paręnaście tysięcy razy przez kilka lat, to tak. To do dzisiaj pewnie jakbym się skupił, bym sobie przypomniał. No. Czyli początki 2000 lata, a finalnie Airbike, o jakiej skali mówimy, jeśli chodzi o przychód roczny? No w szczycie sięgnęliśmy 15 milionów, ale myślę, że teraz ambitnie spadają. Nie wiem, jak są bieżące wyniki. 15 milionów obrotu, podział e-commerce kontra offline? Zawsze, znaczy był taki moment, że jak sobie liczyłem, to mój online stanowił na przykład 5% w jakimś pewnie czwartym albo szóstym roku. Stanowiliśmy 5% polskiego rowerowego Allegro, czyli tam sprzedawaliśmy naprawdę konkretne wolumeny. Ale jakby walka ceną nigdy nie była tym, co ja lubiłem robić najbardziej. I na przykład i to słusznie. Jest powód, dla którego
dzisiaj, mając tam jakiś zapleczowy sklep jeszcze internetowy, który sobie tam na małym ogniu plumka, w zasadzie niewiele w nim robię, no bo tak naprawdę trzeba by wziąć towar od dostawców, narzucić 50% i wrzucić go do netu, no bo inaczej, jeżeli podyktujesz ceny mniej więcej detaliczne, to codziennie będziesz musiał o złotówkę, 2, 3, 5 obniżać w miarę tego, jak obniżają twoi mądrzy koledzy z branży, nie? Na rowerach znasz się jak nikt inny. Jesteś niekwestionowanym królem rowerów. A które półki, które segmenty rowerowe atakowaliście? Bo na pewno wiem, że tak ten średni, gdzie kończy się Decathlon, a jeszcze się nie zaczyna ten high level, to była gdzieś tam twój konik. Ale robiliście też te rzeczy z najniższej półki? Cenowej. W zasadzie zaczynaliśmy, tak jak mówisz, zaczynaliśmy mniej więcej tam, gdzie kończyły się markety i Decathlon, czyli gdzieś tam na dzień dzisiejszy byłby to poziom 2-3 tysięcy złotych. Kiedyś tam to pewnie było, nie wiem, 1000-1200 złotych. Król rowerów to w ogóle powstał taki twór, bo kiedyś dla jaj wrzuciłem sobie jakiegoś posta, bo na firmowym profilu nie dało się napisać, że jeden z dostawców ma tak skonstruowany swój system B2B, że jak masz niezapłaconą fakturę, nawet możesz o tym nie wiedzieć, bo przy odrobinie szczęścia oni mogli to wysłać, tam były 3 dni na płatność, po drodze był weekend i to tak sobie wpadało, że nawet nie wiedziałeś, że masz tą fakturę, bo jeszcze nie otworzyłeś pudełka, w którym ona jest. A już wpadało ci to na blokadę i nie dostawałeś żadnego powiadomienia, że masz blokadę, tylko dostawałeś error 404 na ich stronie internetowej. Mieli tak ustawiony system, że cię po prostu banował. Jeszcze takim kodem błędu i wiesz, i czekasz tydzień, aż naprawią stronę, a to jeden z największych graczy na rynku i to takie trochę śmieszne, trochę jakby w McDonaldzie strona padła, nie? Myślisz tak, sobie, tak, kurde, tak. Gruby numer, nie? Ale po tygodniu zaczynasz się zastanawiać, kurde, świat się nie zatrzymał, oni dalej nie działają, co jest? No i tam się okazało właśnie, że to jest ich system księgowy. I nie zdzierżyłem i sobie na królu rowerów popełniłem tam jakiegoś posta na ten temat. Profil został i zaczął żyć własnym życiem i sobie żyje. Czyli postała z tego marka własna. Pocisnąłeś ich, zrobiłeś im mały kryzys w social mediach, tak. Rozumiem. Nie, to w rowerówce w ogóle to nie nazywa się kryzysem social media, tylko codzienność. W tej branży się nie przejmuje wizerunkiem. Śniadanko. Okej, okay, ale atakowałeś średnią półkę na Allegro? Średnią do najwyższej. Do najwyższej. Właśnie te high-endowe, te karbonowe, ważące pół miligrama, tak. Rowery, to ty. Tak. Tak. 25K. Z tym, że to raczej była sprzedaż offline'owa z marketingiem online'owym, czyli ściągaliśmy klientów nawet z całej Polski na specyficzne projekty. Wojtek Hera? No on akurat to jest tam powiedzmy z naszego rejonu, ale obsługiwaliśmy Poznań, Szczecin, no każdy kierunek w zasadzie, nie? Może nie tak jak taka jedna firma z rynku, która specjalizuje się tylko w absolutnie topowym high levelu, no to do nich powiedzmy klienci przylatują helikopterami, myślę, że mogliby mieć lądowisko przy sklepie i byłoby używane. To mój sąsiad ma helikopter. Tak, no to aż tak nie, ale sprzedawaliśmy no do takich grubych pozycji po 20, 30, 40 tysięcy. Specjalizowaliśmy się też w triatlonie, no tu właśnie Wojtek Hera, to tam na przykład takiego modelu po 20 tysięcy, tam 20-30 tysięcy ten model kosztował, no to ponad 100 sztuk sprzedaliśmy przez jakiś tam czas. Trochę tego szło. Tutaj Marcin Podolski się pyta, czy klienci rowerowi są specyficzni? A ja powiem, spójrzcie na naszego gościa. Nie, no przecież wyglądam jak normalny gość. Masz na bezrobociu to moim zdaniem i tak dobrze, bo nie mam w ręku butelki z piwem i w ogóle. Masz szybkie okulary. Ale czy... Nie, no to mam customy personalizowane. Zobacz, co to są okleje, proszę ciebie, i są tu podpisane król rowerów. No, Marcin, to jest odpowiedź na twoje pytanie. Nie są specyficzni. To są normalni ludzie, tak jak każdy inny człowiek ze spersonalizowanymi okularami. Za kafla. Znaczy, słuchaj, no klienci jak klienci. Myślę, że polski klient w ogóle jest specyficzny. Chociażby właśnie co wyjadę za granicę, to przeżywam takie zderzenie z rzeczywistością. Na mój kanał wpadnie teraz taki całkiem fajny, myślę, filmik o 3 wsiowych sklepach w Szwajcarii. I tak w dużym skrócie, jeden z tych sklepów ma powiedzmy 700 metrów całkowitej powierzchni, z której pewnie 400 metrów nie pracuje, bo jest zastawione jakimiś starymi samochodami, starymi skuterami, rowerami i tak dalej. A w shopie za tym wszystkim stoi Ferrari, bo brat właściciela czasem się idzie przejechać i
ogólnie wyjebane, nie? I jakby sprawność przedsiębiorstwa wynosi, nie wiem, może ze 30%, ale oni się z tego żyją, mają wszystko w dupie, zatowarowani są na parę milionów i hej. Jakie ty masz doświadczenie biznesowe? Czy to jest tylko jesteś samoukiem na własnym biznesie? Ja tutaj pokazuję twój od razu kanał Król Rowerów, rozumiem, widzę. Tak? Tak, ja cię widzę cały czas. Serdecznie Wiesz co, zapraszamy na kanał. Doświadczenie biznesowe mam takie, że no, zmęczyłem jakieś studia, aczkolwiek niestety politechnikę robiłem już chodząc do własnej firmy, co jedno z drugim nie bardzo się łączy. A poza tym na Politechnice jest strasznie dużo matematyki, która zupełnie do mnie nie przemawia, bo obliczanie całką powierzchni stożka ściętego w 2/3 swojej wysokości, bla, 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 w momencie, kiedy przeciętny Polak nie jest w stanie obliczyć VAT-u od transakcji, uważam, że jest bez sensu, nie? Bo uczymy się jakiegoś abstrakcyjnego myślenia. Może ja się po prostu nie potrafiłem odnaleźć i wykorzystać tej wiedzy potem. Uważałem, że dużo bardziej mi się przyda umiejętność wypełniania PIT-ów albo może nie unikania podatków, ale przynajmniej robienia tak, że firma, która nie zarabia, nie ma jeszcze dodatkowo do zapłacenia jakieś tony podatków, nie? Okej, okay, czyli ta druga sprawa, jesteś samoukiem? Rozumiem, że nie, no studia jakieś zmęczyłem i potem zrobiłem pewnie z 50 czy więcej kursów takich jakichś jedno-dwudniowych no to samouk, zarządzania. Mikołaj. Bo są no to osoby, dobrze, które tak. A często. okej, okay. No MBA ja nie skończyłem. No, o tak. MBA ja nie, ale też są osoby, które często zaczynają biznes, taka zauważyłem mocno, zwłaszcza też na własnym przykładzie, że pracują u kogoś, a potem robią to samo na swoje, na A swój. To jest bardzo dobra droga i moim zdaniem dużo lepsza i tańsza niż robienie na swoim od razu. No chyba, że jesteś liderem i robisz coś innowacyjnego, to wtedy nie. Bo to wtedy tak, ale jeżeli nie, to lepiej jest popracować u kogoś, odłożyć monetę i mając już kapitał i wiedzę zacząć, pomijając pierwsze tam powiedzmy 30% błędów najgrubszych i najkosztowniejszych i dopiero potem jak się rozwiniesz, to zacząć robić swoje błędy. To jest Zgadzam się. Spoko droga. Zgadzam się. No ja mam za sobą 20 prawie biznesów, z czego udane 2, może 3. No to statystycznie 9 na 10 chyba ma się wywrócić, więc łapiesz się w tak. Normę. No, sukces w biznesie to jest umiejętność przechodzenia od porażki do porażki bez stracenia entuzjazmu. Bardzo mi się spodobało to powiedzenie. Ale ty akurat trafiłeś w te rowery i bardzo dobrze ci to poszło, Mikołaju, muszę powiedzieć. Bo wiesz co, i dość długo. Myślę, że tajemnicą była ilość wkładanej pracy, no bo ja niestety władowałem tam po prostu 20 lat życia bez reszty, nie? Ja potrafiłem mieć 3-5 dni wolnego w roku i pracować po 300-400 godzin miesięcznie, więc jak tam teraz ktoś z dużych graczy otwierał sklep bardzo duży i nie wyrobili się ze wszystkim i ktoś z ekipy zarządzającej projektem powiedział mi, że no wszyscy są dojechali, bo wczoraj pracowali 10 godzin. No pokiwałem głową i poszedłem do domu, bo co ja mam mu powiedzieć, nie? Że 10 godzin. Pracowali 45, no to wtedy można zrobić tą 3-godzinną przerwę przed kolejnym dniem pracy, ale 10 godzin to ja pracuję w 15 minut. No więc tutaj jakby rowerówka jest też taką branżą trochę jak triatlon, że ile włożysz w trening, tyle wyciągniesz potem na finiszu. Przynajmniej była kiedyś, nie? Bo dzisiaj jak się centralizuje i zaczynają karty rozdawać najwięksi gracze na rynku i zaczynają po rynku chodzić firmy warte czy wycenione, czy z cashflowem na poziomie 100 milionów złotych na przykład, no to w zasadzie co byś nie zrobił, to im nie podskoczysz, nie? No, jest jeszcze jedna droga, budowanie społeczności zaangażowanej i takie atakowanie oddolne. To jest skuteczny sposób, na pewno nie przebijesz budżetem. No, w reklamie się nie przebijesz. Wiesz Marcin, tylko ze społecznością problem polega na tym, że tak duży gracz jest w stanie na jutro dostarczać ci w zasadzie 90-85% asortymentu z rynku. No i teraz, jak lojalny musiałby być twój kupujący, żeby poczekał u ciebie 3-4 dni, a jeszcze duży kupuje tak tanio, że sprzedaje prawie po tyle, co ty kupujesz. Więc zaczynasz mieć kłopot taki, że nie zostaje ci marży i nie jesteś w stanie dowozić tej samej terminowości. No i tu zaczyna być kłopot, nie? Pozostaje już tylko obsługa, dobra obsługa klienta. Tak, albo butikowe podejście do tematu, to znaczy ja na przykład u siebie na bezrobociu zdarza mi się robić projekty i one są butikowe, to działa tak, że możesz zadzwonić na przykład dzisiaj teraz o 12, że w sumie w weekend masz wyścig szosowy z prezesami wszechświata, jako prezes kawałka innego wszechświata i życzysz sobie rower taki, żeby wstydu we wsi nie było, to tam powiedzmy z 5 dych na to masz.
I potrzebujemy go szybko zmontować, sfitować, złożyć. I oczywiście nie zamierzasz ruszać się z biura albo z domu, więc to wszystko ma do ciebie przyjechać. Nie ma problemu, ja ci to zdalnie wszystko skonfiguruję, wyślę do zatwierdzenia, zmontuję, przywiozę na chatę. Jak trzeba, to tam wiesz, trenażer, wszystko, cyk, cyk, proszę bardzo. Słuchajcie, dla wszystkich, którzy chcą rower za 50 koła na ten weekend, królrowerów.pl, tam znajdziecie kontakt do Mikołaja, również na jego YouTube'owym kanale. Pierwszy tylko będzie za 50, potem już będzie cena rosła, bo wiesz, na no bezrobociu tak. Ja nie mogę za dużo pracować. Ja nie odmawiam roboty, ja tylko podaję wyceny i na szczęście często nie przechodzą, więc... Dobra, powiedz mi, jak wyglądało twoje przejście w internet, do sklepu internetowego? Czy miałeś kogoś, kto się na tym znał, czy sam zdobywałeś wiedzę od podstaw? Zmusiliśmy mojego informatyka, który był od małego dziecka moim kolegą i pomagałem mu konto w banku założyć i firmę i tak dalej, pisał moje strony internetowe. Zmusiliśmy go, żeby się nauczył robić sklepy, postawił nam prosty sklep i to chyba nie była najlepsza strategia, bo pewnie gdybyśmy postawili lepszy sklep, to pewnie byśmy może więcej sprzedawali w necie i ten kanał by się rozwijał i tak dalej, i tak dalej. Ale tu mam też takie spostrzeżenie, że to był moment, kiedy jednoosobowo już się nie dało tym zarządzać. Nie? Jak miałem na głowie i całą księgowość cashflow i podatki, i rekrutację, i pensje, i zatrudnienia, umowy, urlopy, obliczanie, wszystko, i cały offline, umowy na placówki, których było 5, ludzi było 50, samochody, transport, reklamy, reklamacje, wizytówki, banery, reklamy na mieście i tak dalej. I do tego dochodził cały online, gdzie wchodził ci kolejny, trzeci już etat, postawienie sklepu, wszystkie, no to jeszcze nie były czasy AdWordsów, ale właśnie cały YouTube i tak, tam myśmy mieli spory kanał YouTube'owy, bo to 25 tysięcy fanów. W tamtym czasie to miał tamten stary kanał, więc no byliśmy w zasadzie marketingowo najmocniejszą firmą w branży rowerowej. Myślę, że ludzie myśleli, że jesteśmy importerem na przykład Specialized na Polskę albo jakimś głównym sklepem Shimano i tak dalej. No, branża sportowa w ogóle jest w dupie z socialami. No, obsługiwałem ostatnio jakieś targi zimowe. Chciałem tam na Instagramie targowym oznaczyć firmy, które się wystawiały, no i odnalazłem profile o wielkościach 200, 300, 700 followersów. Okej, okej. No... Żebyście mieli świadomość, jeżeli ktoś nie wie, ile to jest, to tyle ogarnięty gość robi do wieczora, nie? Otwierasz tak. Dzisiaj profil i wieczorem masz 500 tam. Nawet w miarę stargetowanych fanów, czyli ze swoich znajomych i okolic wybierasz ludzi, którzy interesują się, nie wiem, nartami albo puszczaniem latawców albo czymkolwiek innym i do wieczora masz ich tam 500, więc... A to były niektóre firmy, gdzie na etacie był człowiek od sociali, nie? I on się generalnie zajmował tymi socialami. Ale to właśnie ty masz, wiesz, tą żyłkę sportowca, dlatego mnie ciekawiło, czy knowledge a propos e-commerce, sam zdobywałeś po kolei, uczyłeś się tych CPM-ów, ROAS-ów i tak dalej, czy to oddelegowywałeś na zewnątrz? No bo przykładowo, czekaj, zleciłeś informatykowi zrobienie sklepu, tak? Tak. Żeby napisał od zera, czy postawił na czymś? Nie, postawił nam to, proszę ciebie... Teraz mamy na Preście, a wcześniej czy też mieliśmy na Preście? Ja swój pierwszy miałem na off-commerce, taki oldschoolowy. To chyba też mogliśmy mieć na tym czymś. Właśnie. Na tym czymś, no straszne tak. Było, ale działało, nie? Chociaż zamówiłem. Tak, to nie, pierwsze mieliśmy na czymś, co ty mówisz chyba i to było takie siermiężne dość. No. Tak, tak. No teraz już lepszy jest chyba WooCommerce. Swoją drogą ja muszę uważać na słowa, bo za każdym razem, kiedy skrytykuję jakąś działkę e-commerce'ową, to potem dostaję komentarze, oj Marcin, ale to wcale tak nie do końca jest. I tutaj serdecznie wiesz pozdrawiam. Co, no bo to też zależy jak skonfigurujesz narzędzia. Ja dzisiaj mam sklep na Preście, który jest nieskonfigurowany i na przykład radośnie przepisuję sobie do impostu dane klientów do wysyłek i tak dalej, a gdyby ktoś tam poświęcił godzinkę na wpięcie wtyczki porządnie, to naciskałbym wyeksportuj, nie? Okej, okay. A zajmowałeś... Ale podobno ktoś się tym zajmuje i kiedyś to podobno będzie gotowe, więc nie nerwowo. Okej, okay, a zajmowałeś no. się stroną e-commerce'ową, czy tylko właśnie tą stroną rowerową w swojej firmie? Znaczy, robiliśmy parę podejść do płatnych reklam, ale to nam się jakby nigdy nie sprawdzało, no bo to musisz się tego nauczyć. I wrzucanie na przypale 1000 zł w AdWordsy, czy w Facebookacy, czy w cokolwiek, raczej nie przynosi efektów. Podobnie zresztą moje spostrzeżenie jest odnośnie kanału Google'owego, jeżeli wrzucisz reklamę, nawet tam jakoś ją spersonalizujesz i tak dalej, to poza
jednym rozwiązaniem, kiedy targetuję odsłony filmu na dziewczyny, bo film jest dla dziewczyn, a mam kanał, gdzie mam 100% facetów, no teraz pewnie 98,5%, no to to jest jedyny moment, kiedy widzę sens wydania tych pieniędzy, bo rzeczywiście ten ruch, który przychodzi, jest kobiecy i trafia to do odbiorcy i widzę potem, że ten film już organicznie też tego odbiorcę dalej znajduje, czyli w ogóle ma to jakiś sens. A dopalanie takie chamskie, proste filmów ogólnych powoduje, że ja nie wiem, jak YouTube to wyświetla, ale widać po lajkach i po zaangażowaniu pod filmem, że to jest taki słomiany w ogóle ogień. Po prostu przychodzi, zapłaciłeś za 100 tysięcy odsłon, pod filmem twoja liczba zmienia się na 100 tysięcy i nic za tym nie przychodzi. Nie przychodzą żadne zapytania, nie. Myślę, że sprzedaż zagraniczna jest jak najbardziej do zrobienia, bo wykorzystamy wtedy nasze niższe koszty funkcjonowania tu w Polsce, a będziemy w stanie sprzedać za granicę. Jeżeli chodzi o koszty wysyłek, to nawet koszt wysyłki roweru w tej chwili, to jeżeli po Polsce jeździ za 40-80 zł, to myślę, że za granicę pojedzie za 150-250, więc to nie są dramatycznie duże różnice. Oj, jeszcze tu... chciałem powiedzieć, że jakby ktoś miał do mnie pytania albo chciał się coś dowiedzieć i tak dalej, to napiszcie po prostu maila na królrowerów@gmail.com. Czy na stronie królrowerów.pl jest twój adres? Myślę, że jest. Poza Słuchajcie. Tym ja też wychodzę z założenia, że jak ktoś nie jest w stanie mnie znaleźć w internecie, to najwyraźniej nie musimy gadać. Ojejku, jak pięknie i tym pięknym akcentem kończymy ten przewspaniały wywiad. Przypominam, Mikołaj Pytel był moim Państwa gościem, człowiek, który stworzył branżę rowerową w Polsce. Cudowne dziecko. Uwielbiam to. Zdejmą nas social media za cudowne dziecko dwóch. O to też się miałem zapytać, że ze strony marketingowej sprzedaż rowerów właśnie jest problematyczna, tak? Bo ja słyszałem, że nie można właśnie zrobić wyprzedaży na pedały, bo nigdy nie dostałem za to bana, wiesz? Też słyszałem te legendy, ale nie wiem, być może sociale są na tyle łebskie, że na moich kanałach widzą tematykę i mnie za to nie banują, albo być może użytkownicy tego nie zgłaszają jako naruszenia. Nie umiem ci odpowiedzieć, nigdy nie dostałem za to bana, a dość swobodnie się zawsze wypowiadam, więc raczej by można. Okej. Okay. Za tydzień Tomek Palej będzie moim i Państwa gościem z branży koszulkowej i poniekąd też z rowerowej, bo pierwsze koszulki miał rowerowe. Stąd właśnie kojarzyłem sklep koszulkowo.com. Ja bardzo Wam dziękuję. Zakończymy część oficjalną, czyli za chwilkę wyłączę streama na social mediach. Możemy sobie tutaj zostać jak zwykle na takim afterku, żeby sobie luźno porozmawiać. Przypominam, co wtorek i co czwartek o 11:33 rozmawiamy z właścicielami sklepów lub osobami prowadzącymi sklepy internetowe i od przyszłego tygodnia co środę o godzinie 16 z samego rana moim Państwa gościniami będą eksperci e-commerce, których będziemy brać na ruszt, na różen i będziemy starać się znaleźć wspólny język po to, żeby ta branżunia mogła zachować się lepiej, żebyśmy my jako właściciele sklepów mogli czuć się dumni. A Mikołaj jest autorem powiedzenia, że od e-commerce'u gorszy jest tylko Bitcoin, prawda? Mogłem tak kiedyś powiedzieć, aczkolwiek ostatnio Bitcoin ładnie rośnie, a kupiłem go na dołku, ale kupiłem go za drobne, więc... Ja mam piękny wykaz mojego wchodzenia w Bitcoiny. 3 razy kupiłem na samej górze, na korekcie góry, za każdym razem. To jest coś pięknego, nie? Zarówno Dogecoin, Bitcoin, tam jeszcze coś pokupowałem. Ojej. Słuchajcie, no, w takim razie kończymy na zakończenie. Kapibary walniemy, kurde. Niech ludzie mają trochę kapibary. Trzymajcie się, widzimy się we wtorek już, proszę Państwa. I kapibara song dla Was.